Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej i posłanka tejże partii. Dzień dobry, pani przewodnicząca, witam. Dzień dobry. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, jakiś czas, rok dokładnie, w rządzie był nieobecny, teraz wrócił. Jak pani rozumie, jak pani czyta ten ruch, no bo z tym wejściem do rządu prezesa Kaczyńskiego, teraz wicepremiera też Kaczyńskiego, wiąże się dymisja ze stanowisk wicepremierów, no, dotychczas pełniących czterech panów tę funkcję. No, panie redaktorze, zostają ministrami, tak, no ale to w PiS-ie jest naturalne. Jak cię degradują, to albo dostajesz kopa w górę, albo zostajesz na tym stanowisku i służysz partii dalej. Natomiast no, logiki w tym nie ma, tak? Gdybyśmy chcieli znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenia, dlaczego pan prezes Kaczyński wszedł do rządu kiedyś, przypomnijmy sobie, po to, żeby załagodzić kryzys między Morawieckim a Ziobrą. Nie udało się mu się tego zrobić, po czym wyszedł, żeby, uwaga, wzmocnić partię. Miał zająć się kampanią, jeździć po Polsce. Z tych wyjazdów no trochę wyszło, trochę później nie wyszło, ale wyszedł z rządu, żeby wzmocnić partię w czasie kampanii. A teraz uwaga, wraca do rządu, żeby wzmocnić partię w kampanii. No albo wtedy to było głupie, albo teraz to jest głupie. Ale tak naprawdę to myślę sobie, oprócz tego, że mają chaos partii, to słychać w korytarzach sejmowych. Posłowie PiS-u wiedzą, że na pewno nie będą rządzić i że na pewno nie wygrają wyborów w taki sposób, żeby rządzić. Może z Konfederacją. Pani przewodnicząca jest przekonana o tym, o waszym zwycięstwie, tak? Nie bierze pani pod uwagę, że może wam się nie udać? Nikt nie może być przekonany o zwycięstwie, natomiast widzę nastroje, bo ja tak naprawdę od 8 lat spotykam się z wieloma ludźmi w różnych konfiguracjach, w różnych miejscach w Polsce. I tej wiary już nie ma, tak? Na przestrzeni ostatniego roku widzę, że jest wreszcie wiara w nas. Tej wiary długo nie było wśród wyborców, ta wiara jest, za to jestem wdzięczna, dziękuję i myślę, że tak, że my jesteśmy na fali wznoszącej, a PiS ma trend zdecydowanie spadkowy, ale żeby jeszcze skomentować tego prezesa Kaczyńskiego, to są dwie rzeczy. Ponieważ teraz w Sejmie idzie nowelizacja budżetu. Już o budżecie porozmawiamy, pani przewodnicząca. Tak, ale to ma związek z Kaczyńskim, bo ja myślę, że on wrócił do tego rządu. Mogą być dwie przyczyny. Oprócz tego, że chciał tym zamieszaniem przykryć nieudany debiut pana Brudzińskiego i chaos w sztabie, to może chcieć zrobić dwie rzeczy. Pani przewodnicząca, no, wszedł do rządu po to, żeby przykryć Brudzińskiego wchodzącego do sztabu? Tak, no bo Brudziński wszedł do sztabu. Brudziński w poniedziałek wszedł do sztabu, a w środę prezes do rządu. No, no nie, chyba kolejność jest tutaj trochę inna. Jednak pani przewodnicząca, ja też trochę jakby rozmawiam z ludźmi w PiS-ie, no to nie tak, że ale co wczoraj Brudziński? Decyzja została podjęta o przecież dotycząca wejścia do rządu prezesa. No. No ale sobie myślał, kiedy to zrobić. No i zrobił to wtedy, kiedy Brudziński zrobił jakąś fatalną rzecz, czyli wycofał się z Łodzi i przeniósł tą ich imprezę na Dolny Śląsk. Myśli pani przewodnicząca, że to bez wiedzy prezesa się wydarzyło? Nie bez wiedzy prezesa. Prezes no też właśnie myślał, że to będzie fajne, ale się okazało, że to był po prostu... To o Platformie teraz pani przewodnicząca porozmawiajmy, bo w Platformie, z tego co słyszałem, na zamkniętym posiedzeniu klubu we Wrocławiu przewodniczący Donald Tusk miał powiedzieć, że nie będziecie się spieszyć, nie spieszycie się z budowaniem list, z domknięciem tego procesu, dlatego że czeka Donald Tusk ciągle na Szymona Hołownię, Władysława Kosiniaka-Kamysza i ich ludzi. Powiedział tak przewodniczący? Już się do tego odniosę, ale muszę dokończyć, że Kaczyński chce rozdać ludziom 16 miliardów złotych, które PiS znowu zaciągnął dług, żeby przed wyborami rozdać. Znaczy to nowelizacja budżetu, to jest nowelizacja. Tak? Albo będzie chciał wprowadzić jakieś rozwiązania siłowe, których nikt inny by się nie odważył wprowadzić i na przykład, nie wiem, prowadzić stan wyjątkowy i nie wystarczy w jednym województwie i nie zrobić wyborów. Ale oczy się pani przewodniczący śmieją, jak pani to mówi, sama pani w to nie wierzy. Wprowadzi stan wyjątkowy. Znaczy, nie, śmieją mi się dlatego, że ja i tak wiem, że PiS przegra, tak? Cokolwiek Kaczyński nie zrobi. Ale myślę, że będzie chciał zrobić wszystko, bo strasznie się boi przegranej. Ale po co straszyć swoich wyborców, po co straszyć ludzi jakimiś fantastycznymi scenariuszami, pani przewodnicząca? Stan wyjątkowy?
Ale Kaczyński straży robakami, LGBT, uchodźcami, to wy możecie Unią Europejską. Tak, okej, no dobrze, nie, co kto lubi? Ja nie straszę, ja myślę, że w Kaczyńskiego głowie siedzą różne, dużo gorsze rzeczy. Okay. Ale wracając do Platformy. Tak, Platforma i Donald Tusk mówił, że czekacie na Hołownię i Kosiniaka, mówił to Donald Tusk. Nie, nie powiedział. Powiedział co innego. Mhm. Powiedział, że w tej chwili do końca czerwca właściwie zamykamy swoje listy i w lipcu będziemy mówić na pewno o jedynkach, na pewno o liderach i będziemy już gotowi. Więc jeśli pyta pan, czy czekamy, my na nikogo nie czekamy. My idziemy po zwycięstwo. Natomiast, tak jak powiedział premier Tusk zaraz po powrocie, uważamy ciągle, że ta jedna wspólna lista opozycji dałaby nam szansę na zwycięstwo i w ogóle nie byłoby dyskusji. Uh-huh. A czy ktoś będzie miał 2 punkty procentowe mniej, czy więcej, czy trzecia droga wejdzie, czy będzie pod progiem. Nie byłoby w ogóle tej dyskusji. No jasne, więc czekacie w tej sytuacji. Jeżeli to jest, zdaniem pani przewodniczącej, wariant gwarantujący zwycięstwo, a ten drugi to jest jednak taki niepewny, bo gdyby trzecia droga była pod progiem, no to koniec. To marzenia o rządzeniu pryskają, jak bańka mydlana. No niekoniecznie, bo to my wygramy z PiS-em, więc wtedy ten don służy nam, to po pierwsze, a po drugie, do tanga trzeba dwojga. Na nikogo nie czekamy, ale oczywiście jeśli nasi serdeczni koledzy z mniejszych partii opozycyjnych zdecydują, że jednak ta wspólna droga jest lepsza niż trzecia droga, to na pewno drzwi zamknięte nie są, ale czasu też jest coraz mniej, bo naprawdę jesteśmy już gotowi prawie do zaprezentowania list. Pani przewodnicząca, zastanawiam się, jak po wyborach ten wspólny rząd będziecie tworzyć. Czy to nie będzie tak jak w 2005 roku, kiedy miał być popis, ale tyle przed wyborami narosło negatywnych emocji pomiędzy politykami Platformy i PiS-u, że no, skończyło się innym wariantem i potem trwały podział na dwie dekady. No, czy wy będziecie w stanie się porozumieć właśnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Szymonem Hołownią, Włodzimierzem Czarzastym po wyborach, jeżeli będziecie chcieli rządzić? Panie redaktorze, popisu nie było nie dlatego, że narosły jakieś konflikty między politykami PO i PiS. Popisu sprawy nie personalne, nie, nic więcej. Nie, panie redaktorze, popisu nie było dlatego, że Kaczyński, tak jak dzisiaj, tak i wtedy, chciał wziąć wszystkie resorty siłowe. No. Ambicje o tym przesądziły w każdym razie, tak? Nie, ambicje, no ma pan służby, ale co się później stało z tym LPR-em, samoobroną? No przecież on ich rozegrał wszystkich służbami. No my nie chcieliśmy się na to zgodzić. No nie może tak być, że partie, które mają prawie taki sam wynik, no PiS był oczywiście wtedy trochę lepszy od Platformy, bierze wszystko no my już znaliśmy wtedy Kaczyńskiego. Tak, z PSL-em rządziliście, to które służby miał PSL, bo wydaje mi się, że wszystkie służby miała Platforma. No tak, tylko Platforma jest inna od PiS-u. Nie, no, ale przed chwilą powiedziała pani, nie może tak być, że jak dwie partie rządzą, to jedna partia ma wszystkie służby. No bo wszyscy. A Platforma miała akurat służby, wszystkie PSL miał rolnictwo, gospodarkę. Ale kto został w służbach? Szefem służb. PiS-owski człowiek Kamiński. No proszę zauważyć różnicę. Naprawdę, na pewno pan Rokita znał Kaczyńskiego. Znał Kaczyńskiego i wiedział, co robi, że uznał, bo on wtedy przecież negocjował, że naprawdę nie można mu dać całej władzy i to tej twardej władzy. Bo, czyli no, wy się będziecie umieli dogadać, my nigdy nie używaliśmy Pegasusa, to Kaczyński z Ziobrą używali Pegasusa. Proszę nie stawiać znaku równości między nami. Wtedy to jeszcze Pegasus to był taki, co się na komunie dostawał. Dokładnie tak, ale Kaczyński w głowie już miał inwigilację, bo zawsze miał to w głowie. No jeszcze wcześniej w Platformie się różne rzeczy zdarzały. Czy się państwo dogadają? My nikogo nie podsłuchiwaliśmy. No chodzi mi o sprawę chociażby dziennikarzy, pani przewodnicząca. Zarządów Platformy Obywatelskiej, inwigilację dziennikarzy, ale no to... Panie redaktorze, już błagam tego nie rozgrzebywać. No nie, naprawdę, no proszę. No. To pytanie jest takie, czy się dogadacie? Czy jest pani o tym przekonana? Tak, ja nie chcę powiedzieć, że to będzie łatwe. Natomiast no, jak patrzę na rząd, w którym jest antyunijny absolutnie Ziobro i podobno prounijny pan premier Morawiecki i rządzą 8 lat, no to ja myślę, że my też się porozumiemy z naszymi kolegami i z Lewicy i z pewnie tych innych ugrupowań. Mam nadzieję, że wszyscy, jeśli nie pójdą z nami na jednej liście, znajdą się w parlamencie i będziemy stanowić taką większość, żeby w
wprowadzić w Polsce pewne zabezpieczenia demokratyczne, żeby już nigdy żaden rząd nie mógł zrobić z państwem tego, co robi PiS. To o budżecie trochę teraz porozmawiamy, więcej w internetowej dogrywce na ten temat, ale Najwyższa Izba Kontroli po raz pierwszy negatywnie oceniła budżet. Zacytuję dokładnie słowa z dokumentów NIK. Budżet przestaje pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa. Chodzi o to, że poza kontrolą parlamentu jest coraz większa część środków, którymi rządzący dysponują. Czy to się zmieni, jak Platforma dojdzie do władzy? Absolutnie tak. Znaczy natychmiast te wszystkie fundusze, które są poza budżetem, staną się jawne w tym sensie, że ich plany finansowe, których my ciągle nie znamy, będą jawne, będą pod kontrolą parlamentu i każdy wydatek, czy to z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czy tego covidowego, czy jakiekolwiek innego, musi dostać pozytywną opinię Sejmu. No nie może być sytuacji takiej, czyli że nie będzie fundusze, tylko to będzie po prostu... Nie, one muszą... Czy one będą znaczy, panie redaktorze, tak naprawdę my tam mamy ponad 300 miliardów złotych dzisiaj. Do końca roku będzie tam ponad 400 miliardów złotych. Nie da się wprowadzić tego wprost do budżetu, bo mielibyśmy deficyt, może nawet kilkanaście punktów procent, kilkanaście procent, tak? No deficytu tam 12-15% nikt sobie nie może pozwolić, bo natychmiast jest procedura nadmiernego deficytu i tak dalej. Natomiast czym się... Dokończymy tę rozmowę w internetowej dogrywce Sedna Sprawy. Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem i będzie także za chwilę. Słuchaczom Radio Plus życzymy już dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna cały czas jest z nami. O budżecie, pani przewodnicząca, rozmawiamy i o tych funduszach, z których Prawo i Sprawiedliwość korzysta coraz bardziej intensywnie, czyli nie będą likwidowane zarządów Platformy, ograniczana będzie ich działalność, czy po prostu inaczej będą funkcjonowały? Jaki jest plan na to? Będą na pewno likwidowane. Trzeba napisać taką mapę drogową likwidowania kolejnych funduszy. Powiedzmy, tak? Tak jest, wygaszania. No na pewno ten antykowidowy zupełnie już niepotrzebny. On to już rząd planuje też go wygasić. Trzeba go wygasić. To już jest projekt ustawy. Tak. Natomiast jeśli chodzi o taki fundusz jak Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, on musi być państwowym funduszem celowym. No nie ma na świecie kraju demokratycznego, w którym armia jest finansowana poza kontrolą społeczeństwa. Tak się dzieje w dyktaturach. Naprawdę nie może tak być, że wydajemy 80 miliardów złotych w Korei i dowiadujemy się tego z gazety koreańskiej. Znaczy, to jest jakiś skandal. Pan Błaszczak powinien się podać do dymisji nie tylko za tą rakietę ruską, co pół Polski przeleciała, ale także za to. A pani Rzeczkowska, jako minister finansów, powinna się podać do dymisji. No bo jest jedynym ministrem, przejdzie do historii, chociaż dzisiaj nie zna pewnie nikt w Polsce jej nazwiska. No pewnie nie jest najważniejszym ministrem, to prawda. Bo jest ministrem marionetkowym i mówię to z wielką przykrością. Nie ma tak naprawdę na nic wpływu, nie podejmuje decyzji. Więc żebyśmy byli precyzyjni, panie redaktorze. Są dwie rzeczy w Sejmie. Wy też nowelizacja... Jacka Rostowskiego, ministra z polityczną pozycją, a potem ministra Szczurka, ministra finansów, którego pozycja polityczna też była... Panie redaktorze, czym innym jest też tak ekspercko raczej niż politycznie. No tak, ale pani Rzeczkowska ani ekspercko, ani politycznie. No minister finansów musi być albo politykiem z krwi i kości, z dobrym zapleczem, albo musi być rzeczywiście ekspertem. No i naprawdę Mateusz Szczurek to jeden z lepszych makroekonomistów w Polsce, więc i zapewniam pana, że absolutnie miał silną pozycję w KPRM-ie. Natomiast, co chcę powiedzieć, w Sejmie są dwie rzeczy. Nowelizacja budżetu, czyli tam, gdzie PiS sobie robi tą kieszonkę 16 miliardów, żeby na taką kiełbasę wyborczą. I druga rzecz to jest sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. I do tego rzeczywiście nikt po raz pierwszy w historii nie sformułował opinii pozytywnej dla absolutorium dla rządu. Dlaczego? No dlatego, że 15% wydatków państwa, zadań państwa w ubiegłym roku było finansowane poza kontrolą. Czyli to tak, jakby pan miał,
postawić komuś ocenę za jego zachowanie, ale widział pan tylko jakieś 80% jego zachowania i nie wie pan, co robił i jak pan go nie widział. No nie da się ocenić tego kogoś pozytywnie. Tak mamy z budżetem, mamy mnóstwo nieprawidłowości, mamy wydawanie pieniędzy właściwie na rympał i tak jak mówią niektórzy ekonomiści, to jest taka szara strefa finansów publicznych, raj pana Morawieckiego, to robi z tymi pieniędzmi co chce. To o budżecie zarządów Platformy jeszcze porozmawiajmy, jeżeli takie przyjdą za kilka miesięcy. Prezes NBP Adam Glapiński przedstawił swoje wyliczenia dotyczące waszych obietnic i wyszło mu, że to około 90 miliardów złotych w przyszłym roku, 2,4% polskiego PKB. Zgodziłaby się pani przewodnicząca z tymi wyliczeniami, czy są nie, inne ja już pomijam fakt, że jest skandalem, że szef Narodowego Banku Centralnego Banku Polski w ogóle zajmuje się kampanią wyborczą i wyliczeniami obietnic partii opozycyjnej. No, to jest skandal i dlatego mamy drugą najwyższą w Unii Europejskiej inflację. Ale sama kwota, 90 inflację. Tak jak pan Glapiński nie umie walczyć z inflacją, tak nie umie liczyć i niech się tym nie zajmuje. Ja panu powiem, jaka jest sytuacja. Finanse publiczne po 8 latach rządów PiS-u i po obecnych obietnicach PiS-u, czyli 800+, są napięte jak cięciwa. Są w bardzo trudnej sytuacji. I mamy wybór taki. Albo w tej skomplikowanej sytuacji finansów publicznych do rządów dojdzie PiS, albo Platforma. Jaka jest różnica? Jak dojdzie do rządów PiS, nie będzie 270 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy, czyli pieniędzy na szkoły, na szpitale, na transport, na mieszkania. Nie będzie środków funduszy strukturalnych. No niestety tylko funduszy strukturalnych do 2020. Tak? Myśli pani, że Unia Europejska... No bo nie mamy wdrożonej karty praw podstawowych. I dopóki nie wdrożymy karty praw podstawowych, a tam jednym z warunków jest dostęp do niezależnych sądów. Ale o tym budżecie to ile, jeżeli nie 90, to ile? Jaki jest koszt tych obietnic? Tam jest kwestia kwoty wolnej od podatku, babciowe, no 800+, tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość. Więc tak, no więc mówię, panie redaktorze, jeśli chodzi o babciowe, to już wielokrotnie mówiliśmy, że te 1500 zł dla młodej kobiety, żeby wróciła na rynek pracy, jest w zasadzie bezkosztowe, bo ona zapłaci składki i podatki. Ale, kwota... Panie przewodnicząca, jeżeli nie 90, to ile? Panie redaktorze, to nie jest tak, bo my... To jest te parę obietnic dotychczasowych. No pytam, czy to macie policzone, jeżeli się mówi, że 90 to jest nieprawdziwa kwota, to ja pytam tylko, jaka jest prawdziwa. Ale oczywiście, że mamy policzone. Kwota wolna to będzie około 30 miliardów złotych. I jak pyta pan mnie, czy to kosztuje, to powiem panu, tak, kosztuje. Czyli, ale wszystko razem nie 90 tylko? Nie, tylko chcę panu powiedzieć, co my robimy. My motywujemy ludzi do pracy. Kwota wolna motywuje ludzi do pracy, bo praca musi się opłacać. Właściwie nie płacisz, jak zarabiasz 6 tysięcy złotych brutto, to właściwie nie płacisz podatku. Młoda kobieta wraca na rynek pracy, płaci składki i podatki. Składkę zdrowotną. Więc o to nam chodzi, na tym nam zależy, dobrze, żeby koło 50 miliardów, koło 60 miliardów? No 800+ to jest 24 miliardy, tak? Nasza kwota wolna to będzie koło 30 miliardów. Być może to jest tak, czyli jakieś 60 miliardów... Kredyt przypomnę. Jakieś 60... Kredyty 4 miliardy rocznie. Jakieś 60 miliardów to są 2 punkty procentowe, panie redaktorze, PKB. A czy to koniec obietnic Platformy, takich bardzo kosztownych jak te dotychczasowe, czy będą kolejne również na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o obciążenie budżetu? Kosztowne obietnice Platformy idą równolegle z obietnicami, które powodują na przykład to, że ludzie będą mieli tani prąd. Jak będą mieli tani prąd nie tylko ludzie, ale także firmy, to firmy staną się konkurencyjne, będą się rozwijać. Dzisiaj firmy w Polsce się zwijają. Dzisiaj jak pan spotka przedsiębiorcę na drodze, obojętny taksówkarza, przedsiębiorcę jakiegokolwiek małego, to powiedzą, jak wybory, nie daj Boże, wygra PiS, to my zwijamy biznes. A młodzi mówią, jak wybory wygra PiS, to my wyjeżdżamy za granicę. Więc wygrana Platformy Obywatelskiej to są pieniądze z inwestycji, czyli podatki do budżetu, inwestycji prorozwojowych, które budują prawdziwy dobrobyt. Ale pani przewodnicząca znowu mówi poważnie, że młodzi ludzie wyjadą z Polski, jak Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Naprawdę myśli pani, że będzie jakaś fala...
wyjazdów z kraju? No trochę się tego boję, bo znam sporo młodych ludzi i wielu z nich mówi, że to jest taki kraj, w którym trudno żyć. Znaczy młode kobiety naprawdę boją się rodzić dzieci, panie redaktorze. A oszukani na Mieszkanie Plus mówią, dwa dni temu rozmawiałam z młodym człowiekiem, który mówi, że swoje oszczędności na kupno mieszkania włożył w remont Mieszkania Plus i po prostu jest w jakiejś czarnej dziurze, bo te koszty, czynsz tam jest tak wysoki, a kupić to mieszkanie mógłby za ponad 1 000 000 zł i to nie jest ani Warszawa, ani to nie jest 100 metrów kwadratowych. Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Bardzo pani przewodniczącej dziękuję, dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i życzymy w zasadzie dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej gośćmi. Zaczyna się Ekspres Biedrzyckiej. Dzień dobry Państwu. W czwartek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę u Państwa senator Krzysztof Kwiatkowski, były szef Najwyższej Izby Kontroli, były minister sprawiedliwości o aktywności NIK-u w kontekście budżetu państwa, a właściwie niewłaściwego wykonania przez rząd budżetu państwa mówić będziemy, a po godzinie 9.45 Państwa gościem politolog profesor Sławomir Sowiński. Oczywiście będziemy rozmawiać o zmianach w rządzie i sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, rzecz jasna, również o tym, co szykuje nam się w weekend, a szykuje nam się starcie Tuska i Kaczyńskiego na Dolnym Śląsku. Zaczynamy jednak od wczorajszych wydarzeń. Prezydent Andrzej Duda i minister Jacek Sasin zostali wygwizdani podczas otwarcia Igrzysk Europejskich w Krakowie. Minister aktywów państwowych nazwał dzisiaj obecnych na stadionie miejskim hejterami, a dokładnie grupką politycznych hejterów, która, tutaj cytat, próbowała zakłócić otwarcie Igrzysk Europejskich. Wielki organizacyjny sukces Polski wywołał frustrację tych, którzy źle życzą naszej ojczyźnie. Pomylili sprawę sportowe święto z polityką i jest to wstyd. Tak napisał Jacek Sasin, komentując wczorajsze wygwizdanie siebie i prezydenta Andrzeja Dudy. Także wszyscy ci, drodzy Państwo, może ktoś nas ogląda, kto wczoraj gwizdał podczas przedstawiania prezydenta i wystąpienia Jacka Sasina, jest frustratem, który źle życzy Polsce. To tak, gdyby ktokolwiek miał jakieś wątpliwości. Przetasowania w rządzie stały się już faktem. Od kilku dni mówiliśmy, że mamy się ich spodziewać. Jarosław Kaczyński po roku nieobecności wraca do gabinetu Mateusza Morawieckiego i tym samym zostaje jedynym wicepremierem, ponieważ te tytuły stracili, raz jeszcze przypomnę, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, nie miał wczoraj dobrego dnia, Piotr Gliński, między innymi, a także Henryk Kowalczyk. O konsekwencjach tej decyzji mówić będziemy.
I pisze o nich także Roman Giertych. To jest bardzo interesująca obserwacja, którą poczynił pan mecenas. Ostrzega on bowiem przed tymi zmianami, które zaszły w rządzie i twierdzi, że tutaj, cytat, Jarosław Kaczyński szykuje zamach. To znaczy, że objęcie przez niego wczoraj teki wicepremiera oznacza, tutaj cytat, że nie ma on zamiaru oddać władzy dobrowolnie. Będzie chciał zmienić konstytucję i to zwykłymi ustawami, zmienić ustrój państwa i uniemożliwić znaczącej części opozycji udziału w wyborach. Tak pisze Roman Giertych i kończy swój wywód tak. Potraktujcie państwo poważnie to, co pisze. Ostatecznie jestem jedynym żyjącym byłym wicepremierem rządu Jarosława Kaczyńskiego. Wiem, co on myśli, mówi Roman Giertych i o tym wpisie także dzisiaj będziemy rozmawiać i będziemy go analizować z panem profesorem Sowińskim. Czy to jest jakiś political fiction pana mecenasa, czy jednak coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o brak dobrowolnego oddania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest Ekspres Biedrzycki, startujemy. Będą analizy ekspertów, będą opinie prawników i debata w Senacie nad prezydencką nowelizacją Lex Tusk. Drodzy państwo, przed połową lipca ustawa z Senatu nie wyjdzie. To wiemy na pewno. Termin przedstawienia raportu komisji 17 września wydawałby się kompletnie nierealny, gdyby się w ogóle w tej ustawie znalazł. Prawo i Sprawiedliwości to jednak nie przeszkadza. Próbują z tego tylnymi drzwiami się ewakuować. Tak uważa marszałek Senatu Tomasz Grodzki. To jest przedmiot wstydu. Wszyscy doskonale wiemy, więc nie ma pośpiechu, aby to rozpatrywać w jakimś nadzwyczajnym tempie, dodaje Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej. Wiemy, że senackie komisje chcą się spotkać co najmniej 3 razy, zamówić ekspertyzy i wysłuchać prawników. Prezydenckie poprawki szybko z Senatu więc nie wyjdą. Senatorowie prezydentowi nie pomogą, gdyż, jak przyznaje senator niezależny Wadymir Tyszkiewicz, nie ma potrzeby pomagać komuś, kto łamie konstytucję. Także ostro senatorowie grają. Jeden z nich za chwilę tutaj u nas w studiu, więc o Lex Tusk także mówić będziemy. O Andrzeju Dudzie i Jacku Sasinie wygwizdanych w Krakowie już państwu opowiadałam. Publiczność, no, delikatnie mówiąc, chłodno przyjęła i prezydenta, i ministra Sasina, ale także prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego. Usłyszał on złodzieje od zgromadzonych na otwarciu Igrzysk Europejskich na Stadionie Miejskim w Krakowie właśnie. No, budzi się społeczeństwo obywatelskie, tak to przynajmniej wygląda, ale przepraszam, budzi się grupka hejterów, tak tych ludzi nazwał minister Jacek Sasin. W środę, czyli wczoraj, Andrzej Duda dokonał jednocześnie zmian w Radzie Ministrów, jeszcze dla kronikarskiego rzecz jasna obowiązku, przypomnę państwu, że do rządu w randze wicepremiera wraca prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i będzie on jedynym wicepremierem, ponieważ rezygnację z tej funkcji, nieprzymuszeni zupełnie zapewne, złożyli dotychczasowi zastępcy szefa rządu, ale oczywiście, jak to z reguły bywa, pozostaną oni ministrami. Także Mariusz Błaszczak nadal ministrem obrony narodowej, Piotr Gliński nadal ministrem kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczącym Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Jacek Sasin nadal ministrem aktywów państwowych, a Henryk Kowalczyk będzie ministrem, członkiem Rady Ministrów, czyli ministrem bez teki, czyli właściwie nie wiadomo, czym będzie się zajmował, oprócz tego, że będzie pilnował wpływów Beaty Szydło w rządzie, bo nie jest tajemnicą, że Henryk Kowalczyk to człowiek byłej premier Szydło właśnie. Andrzej Duda niezwykle szczęśliwy z tych zmian. Wczoraj bardzo długo ściskał rękę Jarosława Kaczyńskiego. Miałam wrażenie, że sam prezes PiS jest już nieco poirytowany faktem, że z dłoni prezydent nie chce jego dłoni wypuścić, ale to już tylko takie obserwacje. Ciekawa jestem, co państwo ciekawego tam wczoraj podczas tej uroczystości zauważyli. Na pewno zauważalna była nieobecność Zbigniewa Ziobry między innymi. No ale Andrzej Duda mówił tak: bardzo serdecznie gratuluję panu premierowi Kaczyńskiemu tej nominacji i dziękuję za ponowne wstąpienie do rządu. Dziękuję z uwagi na to, że wcześniejsze zadania, jakie pan premier w rządzie wykonywał jeszcze kilka miesięcy temu, rok temu, panie prezydencie, miały ogromne znaczenie dla Rzeczpospolitej. To teraz konkurs dla państwa na czacie. Jakie działania wicepremiera jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa miały, jak to twierdzi premier,
ogromne znaczenie dla Rzeczpospolitej. Bardzo jestem ciekawa Państwa opinii, czekam na komentarze. Prezydent kontynuował. Decyzja o powrocie do rządu na urząd wicepremiera jest decyzją z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego państwa, w moim osobistym przekonaniu, jako prezydenta absolutnie trafną i potrzebną. Dziękuję za to. Dziękował po stokroć prezydent Andrzej Duda. Oczywiście czekamy na listę nowych obowiązków pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście w kontekście bezpieczeństwa nas, wszystkich Polaków, jak i całego polskiego państwa. Tymczasem Adam Bielan ujawnia członków sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdził, że jest jego członkiem. Liderem oczywiście Joachim Brudziński. Wiceprezes Brudziński, mówi Bielan, ma nową energię. Zagonił nas do ciężkiej pracy. Mamy codziennie wielogodzinne posiedzenia sztabu. Wszyscy stoimy za nim murem. Nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również pozostałe partie koalicyjne, mówi Bielan. Nie chciałbym wymieniać z nazwiska członków sztabu, bo może sobie tego nie życzą, kontynuował w TVN24 i dodał, że jednocześnie nie ma konspiracyjnego sztabu wyborczego. Pytany o to, czy Patryk Jaki jest w sztabie, odpowiada Bielan: widziałem go wczoraj, mam nadzieję, że się nie obrazi. Wskazał też, że członkiem sztabu są Paweł Szrot z Kancelarii Prezydenta, członkiem sztabu wyborczego partii Prawo i Sprawiedliwość jest minister prezydencki Paweł Szrot. Czy Państwo w ogóle wyobrażają sobie taką sytuację? No i Piotr Miller, czyli rzecznik rządu, oraz Rafał Bochenek, czyli rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Ale jednak Paweł Szrot, no muszę przyznać, że to jest chyba płyta, której jeszcze nikt nie grał. Albo ja przynajmniej nie pamiętam. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. A teraz o pani Stanisławie Kasprzyckiej, która uczyła plastyki, ale została wiceprezeską PGNiG Technologie. Mamy kolejną zawrotną karierę działaczki Prawa i Sprawiedliwości. Pani Kasprzycka w szkole podstawowej w Czechówce pod Myślenicami była dyrektorką i nauczycielką plastyki. Za rządów PiSu elastycznie się przebranżowiła i teraz jest wiceprezeską Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Oczywiście nie bez znaczenia może być fakt, że szkoła leży w rodzinnych okolicach pana prezesa Daniela Obajtka. Politycy opozycji oczywiście pytanie o tę zawrotną karierę pani z Kasprzyckiej nie wyrażają zdziwienia. Dorota Niedziela chociażby z Platformy mówi tak: wydaje się, że nauczycielce z Pcimia i okolic są najlepszymi fachowcami, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, szczególnie te gazowe. Tak się składa, że jeszcze podczas ostatnich wyborów samorządowych Stanisławę Kasprzycką, kandydatkę PiS na wójta, zachwalał Jarosław Szlachetka, z wykształcenia też nauczyciel, ale w UEF-u i też znajdujący zatrudnienie w spółkach Skarbu Państwa. Na pewno oczywiście warto jeszcze zajrzeć do gabinetu pani Kasprzyckiej, bowiem na jednej ze ścian mają pojawiać się wskazówki. Zdjęcia z byłą premier Beatą Szydło. No i oczywiście nie bez znaczenia może być też fakt, że szkoła leży, tak jak Państwu wspomniałam, w rodzinnych okolicach pana Daniela Obajtka, a wspomniany przeze mnie wcześniej nauczyciel WF-u dzisiaj jest członkiem rady nadzorczej firmy należącej do Orlenu, a wcześniej był zastępcą Obajtka w Pcimiu. Stanisława Kasprzycka z kolei, zanim trafiła do PGNiG, weszła do rady nadzorczej Energii Obrót, czyli spółki córki firmy, której prezesem był wcześniej Daniel Obajtek. No i tak to się piękny krąg zacieśnia. Muszą Państwo przyznać, że no te związki przyczynowo-skutkowe są tutaj naprawdę rozbrajające. Nie wiadomo tylko, czy się śmiać, czy płakać. I na koniec. Przypomnę Państwu, że Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że Ministerstwo Obrony Narodowej utajnia niektóre dane statystyczne dotyczące liczby żołnierzy polskiej armii. Część danych została bowiem objętych przez resort obrony klauzulą zastrzeżone. To są informacje Rzeczpospolitej. Sprawę skomentował m.in. były szef MON Tomasz Siemoniak i zarzucił resortowi Błaszczaka żonglowanie danymi. No więc MON postanowiło odpowiedzieć. Wiemy, że pisze tak. Fakty są takie, że obecnie mamy pod bronią ponad 172 tysięcy żołnierzy. W 2015 roku było ich zaledwie 95 tysięcy. Tak we wtorek MON pisało na Twitterze, opatrując wpis grafiką z liczbą 172,5 tysiąca jako stanem liczebnym wojska na dzień 26 maja 2023 roku. Tymczasem Rzeczpospolita podaje, że przez brak bardzo konkretnych i jawnych danych nie można porównać m.in. jakie jest tempo wzrostu liczby wojskowych. Jest to zastanawiające, bo w poprzednim roku szef MON, czyli Mariusz Błaszczak, ogłosił, że buduje armię 300-tysięczną. Nie wiem, czy Państwo pamiętają te zapowiedzi. Nie wiadomo też, ilu wśród tych żołnierzy jest takich żołnierzy pełniących służbę zawodową, ilu ochotników, ilu studentów uczelni wojskowych i tak dalej. Tego już MON także nie zdradza.
Startujemy, drodzy Państwo. Już za chwilę Krzysztof Kwiatkowski u Państwa. Zapraszam. Bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie oznacza suwerenność. To bezpieczeństwo narodowe właśnie jest bezpieczeństwem polskich granic. Bez strzeżenia, bez bezpieczeństwa polskich granic nie ma praktycznie bezpieczeństwa całego państwa, a więc nie ma jej suwerenności. To dlatego też budujemy dzisiaj najnowocześniejszą, bardzo silną armię, może nawet w przyszłości najsilniejszą armię lądową w Europie. Ale miarą i fundamentem bezpieczeństwa jest także nasz rozwój gospodarczy. Ja nie mam pojęcia, kim jest Macierewicz tak naprawdę, ale wiem, że jego działania obiektywnie bardzo szkodziły i szkodzą Polsce. Niestety jego następca skompromitował się w sposób zupełnie niebywały. Mówię o Błaszczaku i o problemie z rakietą. Zobaczcie, ponieważ skandal goni skandal, ponieważ każdego dnia dowiadujemy się, ten ukradł miliony, ten dał 2 razy po 3 miliony na willę kolegom. Jakby nie ma dnia, nie ma godziny, żebyśmy się nie dowiedzieli o jakiejś kradzieży, korupcji czy skandalu. Państwa gościem Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były szef Najwyższej Izby Kontroli, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam serdecznie państwa. I autor, konstruktor, współtwórca kolejnej obstrukcji senackiej. Muszę to brzmienie, które tak mi pani wrzuca na ramię, nieść. Co prawda w piątek, kiedy Sejm uchwalił Lex Tusk 2.0, to natychmiast zaapelował, żeby Senat się zajął tą nowelizacją. A wy znowu obstrukcję stosować będziecie. Ale sam Sejm potrzebował 5 dni, żeby te 30 metrów między salą sejmową a senacką pokonać. To 5 dni zajęło przedstawicielom Senatu, żeby donieść tą uchwaloną nowelizację, taką pilną, ważną. Ale to nie jest punktu widzenia Polski. Jeżeli mówicie, że spieszyć się nie macie zamiaru, ponieważ pomagać osobom, które łamią konstytucję. Ja już w ukropie nad tym pracuję. Marszałek skierował to do komisji ustawodawczej, której pracami kieruję. No, przepraszam, nie jestem komediantem, tak jak większość sejmowa w PiS-ie, czyli PiS, większość stanowiący w Sejmie, więc zamówiłem ekspertyzy, opinie. To jest projekt, który, jak mówili wcześniej wszyscy konstytucjonaliści z każdej opcji naukowej i politycznej, nie nadawał się do poprawki w wersji 1.0, trzeba było ją odrzucić w całości. Jestem ciekaw, czy coś z wersji 2.0 się nadaje. Zamówiliśmy natychmiast ekspertyzy. W pierwszym tygodniu lipca komisja się zbiera wraz z ekspertami. W połowie lipca zbiera się cały Senat i oczywiście podejmiemy decyzję. Ale według pana się... Żałuję tylko, że te 5 dni zmarnowaliśmy, które PiS mógł przekazać ustawę wcześniej, ja tego nie znam. Według pana się nadaje, czy się nie nadaje coś z tej prezydenckiej nowelizacji Lex Tusk? To, że ta nowelizacja jest, to oczywiście jest dobre samo w sobie, bo przygotowany potwór już w tym momencie, powiedzmy, nie przypomina Frankensteina, tylko nieudane Yeti, gdzieś tam błąkające się po ośnieżonych stokach polskiej polityki. Ale to nie zmienia tej istoty, że dalej jest to projekt kompletnie niekonstytucyjny, bo jest coś takiego jak komisja śledcza. Można było powołać taką komisję w parlamencie? Oczywiście, że można było. Jest to uregulowane w konstytucji, w przepisach. Wiemy, jakie ma kompetencje. Tu powołujemy specjalne ciało, co prawda już nie wybije zębów, bo nie wyda decyzji administracyjnej o tym, że 10 lat człowiek nie może sprawować funkcji, ale taką uryną z nocnika obleje politycznie od stóp do głów, żeby ktoś brzydko pachniał, no bo dalej będzie mówić, że ktoś nie daje gwarancji rękojmi wykonywania funkcji publicznej w oparciu o kompletnie niejasne kryteria. Istota tej ustawy, czyli możliwość obrzucania błotem wszystkich właściwie, kogo się weźmie na tapet, bez znaczenia, czy to będą politycy opozycji, czy eksperci, czy przedsiębiorcy. No, każdy może zostać oskarżony, ale oskarżyciele, czyli członkowie komisji, nie będą ponosić za to żadnych konsekwencji. Czyli to, co najistotniejsze, jak to rozumiem, dla kampanii, zostało w tej ustawie. Oczywiście. I to muszę powiedzieć, ja za nie mówiłem z wrażenia. To jest koncept polityczno-prawny. O tak. Mamy dostęp, członkowie komisji, do tajnych dokumentów. My jako obywatele nie mamy do nich dostępu, więc taki członek komisji wyjdzie z miną mędrca na posiedzenie komisji i powie: szanowni państwo, w oparciu o tajne dokumenty, z którymi się zapoznałem, o którym państwu nic nie mogę powiedzieć, bo są tajne, ale mogę powiedzieć jedno.
Jan Kowalski, Zbigniew Nowak, Donald Tusk to ruski agent. Panie Tusk, panie Kowalski, niech się panu stosunkuje. Kowalski zrobi okrągłe oczy i powie, ale do czego? No nie mogę panu powiedzieć, bo to jest tajne. Ale ma pan szansę odpowiedzieć, czy jest pan ruskim agentem albo uległ ruskim wpływom. Delikwent zrobi okrągłe oczy, nie powie nic albo będzie bredził w ocenie członków komisji. Ci mówią... uległ pan rosyjskim wpływom, my nie mamy mało tego nie wiemy, czym jest rosyjski wpływ, bo to też jest niedookreślone. Niedookreślone. I jeszcze jeden ważny fragment. Gdyby się okazało nawet po nie w czasie, że łgał jak pies, kłamał, mijał się z prawdą ten członek komisji, w żadnych dokumentach nie ma nic potwierdzającego, że wezwany uległ rosyjskim wpływom, to on powie zaraz, ale przecież ja mogłem kłamać. No zapisaliśmy sobie w ustawie, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za żadne swoje działania w pracach komisji. Dzisiaj funkcjonariusz publiczny przynajmniej ma odpowiedzialność z artykułu 231 kodeksu karnego, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązku. Jest jakiś przepis go dyscyplinujący. A tu ogłosiliśmy wszem i wobec. Osoby, które są w tej komisji, mogą absolutnie robić wszystko. Panie senatorze, to teraz czym ta sytuacja się pana zdaniem skończy? Mówiąc krótko, mówi pan, pracuje w pocie czoła nad Lex Tusk, a nie jak w ukropie, takiego pan sformułowania użył. Jak teraz prace w Senacie będą nad tą ustawą wyglądały i jak wygląda terminarz? No i gdyby pan do tej obstrukcji mógł się odnieść. Wczoraj cały dzień już konsultowaliśmy to z profesorami nauk konstytucyjnych, bo to szczególnie w tym zakresie trzeba oceniać, bo powołujemy całkiem nowe ciało poza konstytucją. W tym miejscu ciepło dziękuję, bo kilku naprawdę bardzo znanych prawników, opinie oczywiście będą jawne. Teraz nie mówię tych nazwisk, żeby broń Boże ktoś na nich nie wpływał, nie oddziaływał przy pisaniu tej opinii. Kilku profesorów nauk prawnych już zdecydowało się tę opinię przygotować w krótkim czasie, ale przynajmniej dającym realne szanse, żeby się zapoznać z projektem, bo chodzenie na skuty skończyło się tym, co się skończyło. Prezydent podpisał ustawę w poniedziałek, w piątek powiedział, że nie wiedział, co podpisał, w związku z tym już przedkłada do niej nowelizację. My w Senacie sobie jaj z obywateli nie robimy i sami też nie chcemy się ośmieszać. Dlatego tę opinię zamówiliśmy. Myślę, że te opinie wpłyną do 4 lipca, taki jest uzgodniony termin z profesorami. Natychmiast po tym, czyli 5-6 lipca, będę chciał zwołać posiedzenie Komisji Ustawodawczej. Na tym posiedzeniu wysłuchamy tych ekspertów, oni przedstawią swoje opinie. Posiedzenie jest jawne. Każdy obywatel będzie mógł sobie wyrobić pogląd, czy ta ustawa ma sens i czy ona rzeczywiście realizuje jakiekolwiek standardy, bo z agenturą ruską trzeba walczyć, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I później, już tydzień później, jest posiedzenie plenarne Senatu, które podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. No dobrze, ale pana zdaniem będą składane poprawki do tej nowelizacji? Wy będziecie próbowali ją naprawiać? Czy będzie odrzucenie tego projektu w całości? Przy poprzedniej wersji konstytucjonaliści odrzucenie powiedzieli, w całości. Tego projektu nie da się poprawić, trzeba go odrzucić w całości. Czekam, byłbym niepoważny, mówiąc, że zamawiam ekspertyzy u rzeczywiście uznanych autorytetów. Nie wie pan po prostu. Czekam jeszcze na tę opinię i w zależności od tych opinii albo Komisja Ustawodawcza będzie rekomendować odrzucenie projektu w całości, czyli tak zwane weto senackie, albo będziemy wprowadzać poprawki. Czy pana zdaniem Lex Tusk to jest jedna z rzeczy, która sztabowi PiSu bardzo nie wypaliła w ostatnim czasie? Nie, no pani. Nie, ale pytam jedna? Serio. Pytam serio. Rzeczy, które ale nie wypaliły temu sztabowi. Powiedziałam. Tak, jestem głęboko przekonany, że temu sztabowi już nic nie wychodzi. No bo jak ktoś by mi kiedyś powiedział, że można zwoływać kongres partii w mieście X, by po paru dniach powiedzieć no właśnie, mieszkańcom... właśnie, przecież pan ma serce z Łodzi. Ja w ogóle, a ja się cieszę z jednego względu. Prezes Kaczyński nie dotrze, muszę to mężnie znieść, że nie będzie go w mieście Łodzi, ale mam nadzieję, że PiS to ludzie honoru, zapłacą fakturę bodaj na 150 tysięcy, którą umowę to podpisali na wynajem hali. Ale pani prezydent Zdanowska powiedziała, że to pójdzie na program in vitro, więc nie byłabym przekonana, czy zapłacą. Zaraz, czy pani chce powiedzieć, że prezes Kaczyński, szef sztabu Joachim Brodziński i cała ta ekipa to ludzie niesłowni, którzy chcą kłamać i oszukiwać i na te drobne pieniądze oszukać mieszkańców Łodzi? Nie chce mi się w to wierzyć. Szczególnie, że cel jest szczytny. Całość tych środków będzie przekazana na walkę z bezpłodnością, czyli na pomoc parom, które nie mogą mieć dzieci niż z wykorzystaniem metody leczenia bezpłodności in vitro. A łodzianie, ja pana zdaniem... Panie doktor, ja tylko jedno zdanie. Ja nawet bym prosił i apelował, żeby PiS wpłacił tą sumę razy dwa. Będzie ona przeznaczona na szczytny cel. Tylko nie tylko to, co miał zapłacić, ale w związku z tym, że my, mieszkańcy Łodzi, możemy się poczuć tacy opuszczeni, osamotnieni. Ale nie, zupełnie serio. Panie senatorze, czy uważa pan, że rzeczywiście Joachim Brudziński obraził Łodzian? Ja nie mam żadnej wątpliwości. No,
jedno powiedzenie, że chcemy być bliżej ludzi, dlatego jedziemy do Dolnego Śląska. Przepraszam, a mieszkańcy Łodzi województwa łódzkiego to nie ludzie. Tak, oczekiwałbym... To słaby start szefowania sztabowi. Start po prostu fatalny. Ja jestem głęboko przekonany, że jako łodziani... No ale podobno nie tylko ja, przeprosił. Ale... To jakoś tak bardzo cienkim głosem zapiał to przeprosiny. Prezes europoseł Brudziński jest bardzo aktywny na Twitterze. Myślę, że gdyby dokonał takiego jednoznacznego wpisu na Twitterze, że przeprasza mieszkańców Łodzi województwa łódzkiego, jesteście ludźmi, jesteście tacy samymi obywatelami. Też macie swoje problemy. Mieszkańcy Dolnego Śląska i każdego innego zakątku. No dobrze, a dlaczego Dolny Śląsk? Pytanie poniekąd retoryczne, no bo wiadomo, że tam jest już od kilku dni i we Wrocławiu ta kumulacja spotkań ma nastąpić z Donaldem Tuskiem. Dlaczego się zdecydowało Prawo i Sprawiedliwość na Dolny Śląsk właśnie? To znaczy chcą zakłócić działalność Tuska, czy raczej pokazać, że są silniejsi, czy doprowadzić do jakiejś konfrontacji? Jaki jest plan pana zdaniem na to? Trzecia wersja moim zdaniem na pewno nie, no bo pokazać, że są silniejsi. Jak się okazało, że nie są w stanie wypełnić widowni Atlas Areny w Łodzi. Tam jest kilkanaście tysięcy miejsc na widowni, bo ja słyszałem też, że to była także taka obawa, że ta hala jest po prostu zbyt duża dzisiaj na możliwości mobilizacyjne PiS-u. Ja miałem jednoznaczny sygnał, że to był jeden z elementów, więc to nie jest pokaz siły, to jest pokaz, bym powiedział, rozpaczy i bez siły PiS-u. Ale Turów to ma być podobne. No ale panie doktor, to jeżeli już mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, to ja mam lepszą podpowiedź. Piękny, wyczyszczony plac po byłej elektrowni w Ostrołęce. Też jest związane z bezpieczeństwem energetycznym. Wybudowali tam za 1 200 000 000 wieże. Później za bodaj 200 milionów je zburzyli. Plac jest splantowany. Idealne miejsce do spotkania działaczy PiS-u, że mówili, że w ramach dbania o bezpieczeństwo energetyczne Polek i Polaków wyrzuciliśmy 1 500 000 000 złotych w błoto, ale robimy to dla państwa, troszcząc się o was. Panie senatorze, wiemy, że wczoraj podczas inauguracji Igrzysk Europejskich na Stadionie Miejskim w Krakowie zostali wygwizdani pan prezydent Andrzej Duda i pan Jacek Sasin. Pan Duda przy okazji przedstawiania jego i informowania o jego obecności. Pan Sasin taką przemowę inauguracyjną wygłaszał. No i właściwie gwizdy nie ustawały przez całe jego wystąpienie. A propos aktywności twitterowej. Dzisiaj postanowił nazwać te osoby, które gwizdały, sfrustrowaną grupką politycznych hejterów, która myli politykę ze świętem sportowym. Czy pana zdaniem rzeczywiście nie powinno się gwizdać w takich sytuacjach? I jak pan ocenia to, co wydarzyło się wczoraj w Krakowie? Bo wiele nam to może powiedzieć o obecnych nastrojach społecznych. Po pierwsze, pan Sasin kompletnie nie jest kibicem sportowym, bo jeżeli spodziewał się na dowolnej arenie sportowej przyśpiewek Jacek Sasin naszym przyjacielem jest, feri braw, oklasków, noszenia na rękach, to ewidentnie to pokazuje, że nie uczestniczy w żadnych zawodach sportowych. Ja jestem kibicem sportowym. Mój tata był dwukrotnym wicemistrzem Polski w zapasach, trenerem kadry narodowej. Sport jest ważny w moim życiu. Jeżeli chodzi się na areny sportowe, różne, to są różne reakcje. Kibic sportowy ma prawo do swoich emocji, bo sport to piękne emocje. To tylko pokazuje, że pan Sasin kompletnie nie ma zrozumienia tego miejsca. Tak, ludzie na widowni mają prawo do różnych reakcji. I bym powiedział, i rzucanie na nich gromów, mówiąc, obrażanie ich właściwie. Obrażanie tych ludzi jest kompletnie niestosowne. Chciałem państwa bardzo ciepło i serdecznie przeprosić. Macie prawo do swoich emocji. Sam jestem na przykład kibicem piłkarskim Widzewa Łódź i mimo, że wszyscy wiedzą, że kibicuję tej drużynie od 4 roku życia, bo wtedy mnie tata po raz pierwszy zabrał na ten stadion w latach 70., to jeszcze i tak czasami słyszę krytyczne głosy nawet od kibiców tej drużyny, której kibicuję prawie 50 lat. Kibice mają do tego prawo. Panie Sasin, niech pan nie chodzi na areny sportowe, bo pan im tylko burzy krew, a oni przyszli tam kibicować polskim sportowcom, a nie panu. Na tym polega obieg sportowy. Oni tam poszli dla sportowców, a nie dla pana. Pana będą fetować na tej imprezie PiS-u, jak już się wreszcie zdecydujecie ostatecznie, gdzie ona się ma odbyć. Co nam to mówi o obecnej sytuacji, która się wydarzyła
Według części ekspertów po 4 czerwca, nie wiem, czy to miało wpływ, czy nie, ale taka no, wzmożona trochę aktywność przed wyborami samych obywateli. Pan rzeczywiście widzi taką zmianę i jakiś, no może nie przełom, ale no, jakąś ewolucję, jeżeli chodzi o zaangażowanie społeczeństwa polityczne. No bo to widzimy coraz więcej osób na rozmaitych spotkaniach z politykami. Widzimy właśnie tego typu reakcje, z którymi do czynienia jeszcze nie mieliśmy parę czy paręnaście miesięcy temu. Co się zmieniło? I czy cokolwiek pana zdaniem? Absolutnie widzę tam zmianę. Ja podam przykłady z ostatnich dni. Mm-hmm. Mój okręg wyborczy, no, z naturalnych względów tam jesteśmy najbardziej aktywni, jest specyficzny. On obejmuje dużą część Łodzi, ale obejmuje też mniejsze miejscowości i gminy wiejskie. Ja w ostatnich tygodniach byłem na spotkaniu z rolnikami, to było takie spotkanie na granicy gminy Jeżów i Rogów. Mm-hmm. Byłem na Dniach Koluszek i byłem na przykład na Oskarach Jazzowych, pięknej, dużej uroczystości w Teatrze Wielkim w Łodzi. Tak, na każdej z nich, w przerwach, podchodzili do mnie ludzie, rozmawiali o mnie polityce. Były bardzo ciekawe, interesujące pytania. Czasami trudne, to do pana premiera Sasina. Tak, czasami są trudne pytania. Czasami bardzo sympatyczne, także w kontekście podkreślenia pracy, którą wykonuję jako senator i szef Komisji Ustawodawczej. Ale tego aż w takim natężeniu wcześniej nie było, bo ja staram się uczestniczyć w różnych spotkaniach, tam gdzie są obywatele. Rzeczywiście skala tego zainteresowania jest radykalnie większa. Jeszcze jedna ważna informacja. Emocje są dużo silniejsze. Ludzie tak bardziej zero-jedynkowo wypowiadają swoje poglądy, czasami pozytywne, czasami negatywne, ale mówią to wprost, co ja osobiście sobie niezwykle cenię. No właśnie, teraz pytanie, czy ta polaryzacja, bo ona następuje, postępuje, jest bezpieczna dla opozycji w kontekście systemu D'Hondta i no, przekroczenia progów przez te mniejsze partie. W tej chwili polaryzacja działa i na korzyść PiS-u, i na korzyść największej Koalicji Obywatelskiej, ale wyraźnie tracą Lewica, wyraźnie traci Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz jako trzecia droga. Wiadomo, że ich brak w Sejmie może spowodować trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości. Czy pana ta sytuacja nie niepokoi? Po pierwsze, są 4 miesiące do wyborów. To ja wiemy. Oczywiście mam ten komfort, że reprezentuję całą opozycję, wszystkie środowiska poza PiS-em, bo jestem senatorem bezpartyjnym, ale wszyscy wiedzą, że przez te minione 4 lata starałem się spinać, spajać, wspierać wszystkie partie polityczno-opozycyjne do PiS-u. Ja mam nadzieję, że na końcu ci nasi wyborcy, ci, którym zależy, żeby Polska się zmieniła, żeby Prawo i Sprawiedliwość dalej nie rządziło, bo mają dosyć afer Willi Czarnka, żony Sobolewskiego i tych wszystkich nepotyzmów, korupcji, złodziejstwa, będą podejmować racjonalne decyzje. Jeżeli będziemy mieli obawę, że na przykład czy trzecia droga przekroczy próg, czy nie, to ja sam bym był gotów apelować, że proszę tych wyborców, którzy chociaż utożsamiają się z trzecią drogą, to się zastanawiają, czy na nią zagłosować, tak, zagłosujcie na trzecią drogę, bo wtedy pomagacie całej opozycji. A pamiętajmy także, że mamy, jak to się mówi w polityce, scenariusz awaryjny. Gdybyśmy mieli przekonanie w miesiącu lipcu, na początku sierpnia, że któreś z ugrupowań może tego progu nie przeskoczyć, to zawsze się może porozumieć z najsilniejszym partnerem. Na opozycji to jest Koalicja Obywatelska. Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że na taką współpracę formalną, także wspólnego startu, jest otwarty. No, na razie się na nią nie zanosi, ale do końca lipca jeszcze 1000 razy rzeczy mogą się zmienić. Panie senatorze, Adam Bielan w TVN24 ujawnił, że członkiem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, sztabu wyborczego partii, jest prezydencki minister Paweł Szrot. Czy to jest normalne? Nie, to nie jest normalne. Ustawa mówi bardzo wyraźnie. Prezydent reprezentuje wszystkich Polaków, niezależnie od tego, że wiemy, że ma swoje poglądy, opinie, sympatie i tak naprawdę ta zasada dotyczy także jego. No, trudno mówić, że prezydent reprezentuje wszystkich Polaków, a jego ministrowie to reprezentują już tylko tych Polaków, którzy formalnie popierają Prawo i Sprawiedliwość. To jest absolutnie kuriozalne sytuacja, bo co to oznacza? Że każdy z nas, pani, ja, wszyscy ci, którzy nas oglądają, może mieć przekonanie, że wszystkie decyzje prezydenta w najbliższych miesiącach będą podporządkowane interesowi politycznemu Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy wczoraj prezydent, ja nie wiem, czy pan się zgodzi z taką interpretacją, ale nawet podczas tego przemówienia przy okazji zmian w składzie rządu, no trochę tak jakby
wprost o tym powiedział, że wspiera politykę rządu, że cieszy się ze zmian, że... No... Ale może się cieszyć ze zmian. Bym powiedział, może nawet długie minuty ściskać rękę prezesa Kaczyńskiego, tak jak to było wczoraj. Miałem wrażenie, że nie wiem, czy prezydent od premiera, czy nowy premier, bo tak naprawdę to premier, a nie wicepremier Jarosław Kaczyński. Taką funkcję będzie w tym rządzie sprawował. Kto się od kogo nie mógł odkleić, to już nieistotne. Ale są konstytucyjne obowiązki. Ja mam przed sobą konstytucję. Ona mówi wyraźnie. Prezydent jest strażnikiem konstytucji, reprezentuje cały naród, stoi na straży jego przepisów jeden z najbliższych, prawa. A właściwie chyba najbliższy minister z kancelarii jest członkiem sztabu wyborczego partii. To jest upadek wszelkich standardów. Absolutnie to jest upadek wszelkich standardów, obyczajów, a tak naprawdę także norm konstytucyjnych rozumianych jako duch pewnego przepisu. Ja jestem głęboko przekonany, że prezydent z tego wyciąga wniosek i dzisiaj będziemy mieli publiczny komunikat, że pan minister Szrot zrezygnował z pracy. Komunikat komunikatem. Panie redaktor, to jest dopóki dziennikarze nie odkryją, inaczej. Albo nie wysypie się sam Adam Bielan. Zresztą ja nie wiem, czy Adam Bielan mówił prawdę. Ja też nie wiem, czy Adam Bielan mówił prawdę, bo może za chwilę kancelaria prezydenta powie, że europoseł Bielan ługał jak pies i że minister Szrot wcale nie jest członkiem sztabu wyborczego. Poczekajmy na rozwój wypadku. Wiemy, że ostatnio świat na linii różnych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy pokazywało wielokrotnie, że oni nie mają oporu w tym, żeby mówić, że ktoś skłamał, mijał się z rzeczywistością, jakby to nie nazwać. Panie senatorze, to jeszcze do pana kilka pytań dotyczących działalności i aktywności Najwyższej Izby Kontroli. Pan był prezesem NIK-u właśnie. Po raz pierwszy po 1989 roku kontrolerzy uznali, że nie mogą dać takiego pozytywnego rozpatrzenia realizacji budżetu przez obecny rząd. Taka sytuacja nie miała miejsca od 34 lat. Więcej. Taka sytuacja nie miała miejsca w stuletniej historii. Tak, no ale trudno okres PRL-owski. Druga Rzeczpospolita. Druga Rzeczpospolita. NIK też wtedy był. Znaczy, jaki wymiar ma ta decyzja NIK-u? Bo oczywiście przedstawiciele rządu zdają się ją ignorować. Uważają, że to jest zemsta Mariana Banasia. Nic sobie z tego nie robią. Po pierwsze. A gdyby pan miał wytłumaczyć naszym widzom tak najprościej, jak się da, i mnie także, co to oznacza de facto, że NIK mówi nie, ten budżet nie został wykonany zgodnie z prawem, tak? No bo rozumiem, że to w praktyce oznacza, że nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś wyprowadza kasę z budżetu i to jest ponad 300 miliardów złotych. Wyprowadzone jest poza budżet państwa, chociaż powinno być w tym budżecie, to jest ten dług ukryty, pochowany po różnych funduszach. Co to w praktyce oznacza, panie redaktor? Że wszyscy ci, którzy nas słuchają i oglądają i którzy mają dzieci, niech się dowiedzą. Nasze dzieci będą spłacać długi Prawa i Sprawiedliwości. Wnuki jeszcze, panie. Wnuki i prawnuki, bardzo możliwe. My musimy przyjąć do wiadomości to, że rząd nas oszukuje. Bo jeżeli metodologia unijna, która jest bardzo precyzyjnie opisana, pokazuje, że dług Polski w rzeczywistości jest ponad 300 kilkadziesiąt miliardów większy, to już nie może być silniejszego sygnału. I w normalnym kraju czym to skutkuje? Tym, co opisuje konstytucja i ustawy. Wniosek Najwyższej Izby Kontroli o nieudzielenie absolutorium, o brak pozytywnej opinii powinien skutkować przyjęciem uchwały Sejmu, która nie udziela absolutorium rządowi, i to powinno być rozpoczęcie procedury odwołania Rady Ministrów z premierem na czele, jako tego, który nie jest w stanie... Ale powinno ze względu na standardy, bo rozumiem, że w prawie nie ma takiego umocowania. W prawie jest zapis, że w oparciu o opinię Najwyższej Izby Kontroli Sejm udziela lub nie udziela absolutorium. Mhm. No, jak to rozumieć? No, jeżeli opinia jest pozytywna, to Sejm udziela tego skwitowania absolutorium. Jak jest negatywna, to nie udziela. Oczywiście nie wpisano tego literalnie w ten sposób, ale każdy... Wolność interpretacji się pojawia. Ale jaka wolność interpretacji? No po to jest ta opinia, żebyśmy się nią kierowali. No, ale nie kieruje się nią Mateusz Morawiecki. Sam pan wychodzi na konferencję prasową i mówi, że finanse publiczne są w super stanie. W takim, jak nigdy nie była, źle było za Platformy. Jest takie mądre przysłowie. Jak ktoś ci mówi, pierwsza osoba, jak ci mówi, że jesteś pijany, to możesz to zignorować.
lata ostatnio przytaczamy. Ale jak mówi druga i trzecia, to naprawdę warto wrócić do domu, położyć się do łóżka i przespać, a na pewno nie prowadzić samochodu o nazwie Polska czy rząd polski. A dzisiaj mamy alkoholika za kierownicą. Alkoholika, który jest uzależniony od wydawania naszych pieniędzy i to nie na cele istotne dla nas, ale właśnie na te żony ministra Sobolewskiego, na te wille plus ministra Czarnka dla fundacji i stowarzyszeń kolegów ministrów czy różnych kolesiów i pociotków politycznych. Ze względu na język inkluzywny, panie senatorze, wolałabym chyba, żebyśmy powiedzieli, że nie alkoholik za kierownicą, tylko pijany za kierownicą, panie prawda? Doktor, no bo są niepijący alkoholicy. Przepraszam, dobrze, wszyscy wiedzą, że to pewien mój stan emocjonalnego zaangażowania. I skrót myślowy, który jest jak najbardziej oczywisty, tylko żeby później panu nikt tego nie wypomniał. I przenośnia polityczna. W tym miejscu chciałem na przykład bardzo ciepło i serdecznie pozdrowić moje biuro senatorskie w Łodzi. Przez ścianę sąsiaduje z Klubem Anonimowych Alkoholików Łódzkich. Wspaniali ludzie, współpracuję z nimi i ciepło ich w tym miejscu pozdrawiam. Bo co to pokazuje? Że można skutecznie pokonać naukę. Pan mówi o rządzie, że to są pijani za kierownicą w tej chwili. Czy, pozostając w tej retoryce, wejście ponowne do rządu Jarosława Kaczyńskiego pozwoli na wytrzeźwienie, czy nie? Panie doktor, moim zdaniem już na nic nie pozwoli, bo przecież Jarosław Kaczyński odchodził z rządu tam rok temu, mówiąc, że odchodzi z rządu, żeby ogarnąć partię przed wyborami. Tak ją ogarnął, że partia nawet nie jest w stanie zdecydować się, gdzie ma zrobić kongres, od czego dzisiejsze spotkanie zaczęliśmy. Ale też nie miał wyboru. No też nie miał wyboru, bo w rządzie poziom kłótni już jest na tak najwyższych stopniach zaangażowania emocjonalnego. No przecież jeżeli premier mówi o swoim ministrze sprawiedliwości, że ten jest nieudacznik, reformy wymiaru sprawiedliwości nie zrobił, kolejki w sądach się wydłużyły. Brak Ziobry wczoraj na tej uroczystości pana zdaniem był kwestią tego, że on miał szereg obowiązków do wypełnienia, czy raczej była to pani jakaś redaktor, demonstracja? Ani błyskotliwy dowcip jest niczym skalpel, niczym skalpel chirurga. Przecież jak wszyscy wiemy, minister Ziobro od 8 lat ma zawsze ważne obowiązki, które mu uniemożliwiają uczestnictwo w czym? W Radzie Ministrów, w posiedzeniach rządu, którego jest członkiem. Tak, to jest kolejny pokaz siły i jego lekceważenia. No tylko w tym momencie... Ale lekceważenia kogo? Jarosława Kaczyńskiego? Jest, w tym momencie moim zdaniem zlekceważył wszystkich. Prezydenta Dudę, premiera Morawieckiego, nadpremiera Kaczyńskiego i wszystkie swoje koleżanki i kolegów z rządu, którzy tam karnie stali w szeregu. Nawet ci czterej wicepremierzy się bosko i anielsko uśmiechali, odbierając swoje akty odwołania z funkcji wicepremiera. A tak przy okazji pytam, co będzie robił pan Kowalczyk, bo nie jest ani ministrem rolnictwa, nie jest już wicepremierem. Ale pan Kaczyński też jest wicepremierem bez teki. No ale i tak wszyscy wiedzą, że to on tam będzie podejmował decyzję. Ale mam jedną dobrą wiadomość. Teraz już brakuje nam tylko jednego ministra, żeby dogonić wielkość największego rządu w Europie, czyli Federacji Rosyjskiej. Uwaga, wpływy rosyjskie się kłaniają. I na koniec jeszcze pytanie o Mariana Banasia, bo o tym mówi Prawo i Sprawiedliwość. Czy wszystko, co robi teraz NIK, łącznie z tą decyzją nieakceptującą wykonanie budżetu, to jest po prostu zemsta Banasia za pokłócenie się ze środowiskiem PiS-u, którego wybrało nasze fani? Prezes Banaś nie ma z tym nic wspólnego. Kontrolę robią kontrolerzy, profesjonalni, zaangażowani, według ustawowo opisanych kryteriów. Ja z nimi pracowałem 6 lat, mam do nich pełne zaufanie i publicznie chciałem powiedzieć, Kwiatkowski ani Banaś nie ma żadnego wpływu na to, co kontrolerzy ujawniają w toku prowadzonych przez siebie kontroli i za to właśnie cenimy i szanujemy kontrolerów polskiego NIK-u. Bardzo ciepło wam dziękuję za waszą pracę. Senator Krzysztof Kwiatkowski, były szef NIK, były minister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie senatorze, dziękuję za wizytę u nas w studiu, a już za chwilę u państwa pan profesor Sławomir Sowiński. Zapraszam. Bardzo serdecznie gratuluję panu prezesowi, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu tej nominacji i dziękuję za ponowne wstąpienie do rządu. Zajmował się pan premier kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Między innymi, śmiało można powiedzieć, jest pan absolutnie głównym autorem ustawy o obronie Rzeczypospolitej. To fundamentalny akt dla wzmacniania bezpieczeństwa Polski w tym znaczeniu militarnym w obecnych niezwykle trudnych czasach, w czasie wojny, która toczy się za naszą granicą. Nie mam żadnych wątpliwości, że na poziomie właśnie tym najwyższym w Radzie Ministrów trzeba tego procesu ze wszech miar pilnować i od strony jego sprawnej realizacji sprzętowej, ale także i od strony jego sprawnej realizacji finansowej, tak aby wszystkie
i nasze prawa wynikające z zawartych kontraktów, i nasze obowiązki wynikające z tych kontraktów wobec naszych kontrahentów były dopełnione. Nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie dla realizacji tego pan premier Jarosław Kaczyński jako lider także i najważniejszego spośród rządzących ugrupowań Prawa i Sprawiedliwości jest osobą absolutnie predestynowaną do tego, aby właśnie te zadania jak najlepiej wykonać. Był pan premier też przewodniczącym Komitetu Bezpieczeństwa, śmiało można powiedzieć w zasadzie twórcą tego komitetu. Ta decyzja o powrocie do rządu na urząd wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest decyzją z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego państwa w moim osobistym przekonaniu jako prezydenta Rzeczypospolitej absolutnie trafną i potrzebną. Dziękuję za to. Państwa gościem u nas w studiu, więc bardzo się cieszę. Pan profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, państwu. Jeśli pan pozwoli, panie profesorze, to chciałabym zacząć od informacji, która szczerze mówiąc poraziła mnie dzisiaj. I teraz pytanie, czy słusznie, bo pan jest ekspertem, proszę to ocenić. Adam Bielan ujawnił, że członkiem sztabu wyborczego partii Prawo i Sprawiedliwość jest prezydencki minister Paweł Szrot. Czy to jest normalne w demokracji? Czy to jest złamanie standardów? Czy to jest złamanie dobrych obyczajów? A może po prostu wszyscy się przestali kryć już z czymkolwiek? Na razie wiemy, że taką informację przekazał jakiś czy konkretny polityk. Nie byle jaki. No nie byle jaki. Bardzo ważny polityk, ale póki tej informacji nie potwierdzi albo jakoś się do niej odniesie kancelaria pana prezydenta, ja bym z komentarzem myślę, że jak mleko się wylało, to poczekał. Teraz więc, ale gdyby tak było, to gdyby tak było, to był oczywiście bardzo smutny, bardzo niepokojący sygnał, dlatego że prezydent, zwłaszcza w sytuacji nadchodzącej kampanii wyborczej, prezydent, zwłaszcza w sytuacji też takiej międzynarodowej, prawda, w której reprezentuje całą Polskę na zewnątrz, powinien być jednak symbolem pewnej jedności, powinien być symbolem całego państwa, prawda? I to też także dotyczy jego ministrów. Ja mam ciągle nadzieję, powiem szczerze, że kancelaria jednak tę informację zdementuje, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby minister z kancelarii prezydenta formalnie był członkiem sztabu wyborczego jednej z partii. Choć oczywiście sztab wyborczy nie jest też żadną formalną, że tak powiem, instytucją. Organizacyjną bardziej, ale też ma wpływ, wiadomo. Ale oczywiście sygnał byłby fatalny, także ja bym powiedział fatalny, gdyby tak oczywiście było, mam nadzieję, powtórzę, że tak nie jest, to byłby też fatalny sygnał dla wizerunku pana prezydenta, który jednak wyjąwszy ten ostatni miesiąc i tę nieszczęśliwą moim zdaniem sprawę komisji tej weryfikacyjnej, jednak przez półtora roku pan prezydent zaczął budować taki wizerunek polityka w miarę niezależnego, w miarę, ja bym powiedział, obiektywnego. Podjął kilka takich, bardzo bym powiedział, trudnych dla PiS-u decyzji, prawda, począwszy od słynnego Lex TVN. Więc, przez Lex Czarnek. Więc zdobył pewien kapitał polityczny i... Ale zmarnował go według wielu. Znaczy, myślę, że jakby sprawa nie jest jeszcze do końca rozstrzygnięta. Niewątpliwie, gdyby ta informacja się potwierdziła, to byłoby to... Panie profesorze, wczoraj społeczeństwo przemówiło. Oczywiście możemy dyskutować, czy to było miejsce, czy nie, ale jednak prezydent Duda został bardzo głośno wygwizdany na inauguracji Igrzysk Europejskich w Krakowie. Podobnie minister Jacek Sasin, który zresztą nazwał te osoby grupką politycznych hejterów, którzy na święcie sportowym nie powinni polityki uprawiać. No tylko, tak jak mówi wielu, stadion rządzi się swoimi prawami. Trzeba wiedzieć, gdzie i czego można się spodziewać. Widzi pan tutaj jakąś zmianę w takich reakcjach społecznych i w odbiorze nie tylko rządu, ale także prezydenta? To znaczy, jak myślę o preferencjach wyborczych Polaków, to oczywiście trzeba najpierw bardzo mocno podkreślać, że jesteśmy dość podzieleni. To jest oczywiście banał, ale trzeba pamiętać, że inaczej zupełnie patrzą na politykę mieszkańcy mniejszych miejscowości, takich do 20 tysięcy mieszkańców, a przypomnę, że połowa polskich wyborców właśnie mieszka w takich miejscowościach, do 20 tysięcy mieszkańców. I inaczej patrzą na politykę mieszkańcy wielkich miast i można się domyślać, że tam wśród wczoraj tych, prawda, kibiców na stadionie w Krakowie byli raczej mieszkańcy wielkich miast. Ale wcale bym tego wczorajszego wieczora, tak powiem, z punktu widzenia PiS-u nie ignorował, czy jakby nie patrzył na to zbyt lekko, dlatego że mamy w tej chwili, myślę, w Polsce
kilkaset tysięcy, może trochę ponad milion wyborców, którzy się zastanawiają, którzy tak do końca nie wiedzą, prawda? Którzy może kiedyś głosowali na PiS, potem się trochę zawiedli, ale też nie znajdują się w propozycjach opozycji. I teraz, kiedy wyborcy nagle widzą w telewizji, prawda, że są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy w taki właśnie żywiołowy, bym powiedział, no niekoniecznie pozytywny sposób reagują na polityków władzy, to to sprawia, że ci niezdecydowani wyborcy jakby przeglądają się w takich obrazach jak w lustrze, prawda, i zaczynają podejmować decyzje, prawda, i zaczynają sobie myśleć, skoro tam, prawda, jest tego typu reakcja, to być może jest coś na rzeczy. No ale refleksji chyba, a właściwie na pewno po stronie Prawa i Sprawiedliwości czy samego pana Sasina nie ma, no bo jedyne, co on zrobił, to obraził tych, którzy zareagowali w taki, a nie inny sposób i tyle. I napisało, że powinni się wstydzić. No cóż, jest w Prawie i Sprawiedliwości takie modus operandi, żeby na tego typu sytuacje czy tego typu krytyki reagować w taki sposób bardzo twardy, bardzo, bardzo taki bym powiedział, no bezkompromisowy, żeby, jak ktoś mówi w żargonie politycznym, ustać to, tak, żeby po prostu w żaden sposób nie odpuszczać. To nie są porównywalne sytuacje, ale ja przypomnę na przykład, że kiedy 3 czy 4 tygodnie temu pojawił się ten no dość skandaliczny spot wyborczy w sprawie Auschwitz, się pojawia taka olbrzymia krytyka, prawda? To wtedy też PiS... Nic się nie stało. Nic się nie stało, tak. Prawda? Czekali, żeby to się, że tak powiem, rozeszło, żebyśmy o tym zapomnieli. Efekt był taki, prawda, że mieliśmy potem w Warszawie kilkaset tysięcy Polaków, którzy protestujących, którzy być może także też poczuli się właśnie dotknięci tym spotem. Znaczy, zmierzam do tego, że w polityce też trzeba czasami no, umieć w sposób, bym powiedział, wypowiedziany albo może subtelny przyjąć pewną krytykę, wycofać ja się, uważam, prawda? Że wśród wyborców to jest nawet dobrze widziane. Tak. Natomiast się o krok, natomiast w PiSie jest taka w tej chwili taktyka, żeby grać wyłącznie, tak powiem, na twardo, żeby wyłącznie, że tak powiem, dbać o taki komfort najbardziej zdecydowanych wyborców. No nie miał wczoraj Jacek Sasin dobrego dnia, bo kilka godzin wcześniej stracił tekę wicepremiera, podobnie zresztą jak pan Błaszczak, pan Kowalczyk i pan... Pan Błaszczak, Kowalczyk, pan Sasin i pan Gliński, o, tak. Bo wyleciało mi z głowy. Jedynym wicepremierem w tej chwili bez teki został Jarosław Kaczyński. Panie profesorze, jestem bardzo ciekawa pańskiej interpretacji tego całego zdarzenia. Od powrotu pana Kaczyńskiego do rządu, bo rok temu przecież się mówiło, że musi wrócić przed wyborami na odcinek partyjny, no więc co się stało? Po pozbawienie tek wicepremierów, bo to jest moim zdaniem bardzo ważny element całej tej układanki, wszystkich pozostałych wymienionych przeze mnie panów. Tak, tylko ja bym ten obrazek, bo to rzeczywiście trzeba zobaczyć w szerszym trochę obrazku, ja bym ten obrazek jednak trochę kadrował inaczej. Myślę, że tak naprawdę to kluczowym momentem była noc z piątku na sobotę, kiedy nagle zainteresowani mogli się dowiedzieć, że właściwie z godziny na godzinę Prawo i Sprawiedliwość straciło szefa swojego sztabu wyborczego, prawda, i tak naprawdę głównego stratega, tak się wydawało, kampanii wyborczej. Czyli Tomasza Poręby. Dokładnie. I wtedy jakby jasne stało się, że te pierwsze dwa, bo wydaje mi się, że kampania się zaczęła tak naprawdę na początku maja, pierwsze dwa miesiące kampanii wyborczej PiS-u, no po prostu kompletnie ugrzęzły, prawda. Okazuje się, że to jest po prostu fiasko, że PiS nie ma żadnych pomysłów, nie ma szefa kampanii i właśnie nie jest na to kompletnie przygotowany. Dopiero w poniedziałek się dowiedzieliśmy, prawda, że jest nowy szef kampanii. We wtorek się dowiedzieliśmy, że wielka konwencja sobotnia, która miała tak naprawdę... Też źle zaczął Brudziński, prowadzać, prawda? Nie wiem, czy źle zaczął. W każdym razie dowiedzieliśmy się, że ta łódzka konwencja też jest właściwie niemożliwa do wykonania i trzeba szukać jakichś, tak powiem, wyjść awaryjnych. I wydaje mi się, że te zmiany w rządzie, które widzieliśmy wczoraj, to jest jakaś próba resetu przede wszystkim. To jest próba jakiegoś zamknięcia tego złego początku kampanii wyborczej PiS-u i szukanie jakichś nowych rozwiązań, jakichś nowych pomysłów. Tyle tylko, że jak sobie przypomnimy, jak PiS wchodził w zwycięskie dla siebie kampanie wyborcze w roku 15 i 19, to zawsze było wychodzenie do nowych wyborców. To zawsze było taka oferta modernizacyjna, prawda? Mm-hmm. To zawsze była jakaś świeża energia, coś nowej polityki. Nie był to ogrzewany kotlet, mówiąc wprost. Tak, znaczy w 15 roku był Andrzej Duda, prawda? Była Beata Szydło.
O tej mniej więcej porze w 15 roku, czyli na początku lipca, mieliśmy taką wielką konwencję PiS-u w Krakowie, programową, gdzie się iskrzyło od pomysłów, od ekspertów, od różnego rodzaju takich, bym powiedział, nowinek, gdzie PiS pokazywał, że ma pewien pomysł na rządzenie państwem, także pomysł dla tych wyborców, którzy z PiS-em nie czują się związani. W 19 roku taką twarzą... Siłą rozpędu to już trochę. Tak, ale też fakt, że premier Morawiecki, prawda, przedstawiany wtedy jako ekspert, jako bankowiec, jako finansista, staje na czele obozu, to była też taka nowa energia. Natomiast w tej chwili PiS właściwie robi dokładnie odwrotnie, prawda? To znaczy zamiast... Nie ma pan wrażenie, że oni powielają trochę błędy Platformy? Oczywiście nie jeden do jednego, ale trochę to przypomina kampanię Platformy z 15 roku. Analogia jest twarda. Analogia jest rzeczywiście trafna i wiele wskazuje na to, że można powiedzieć dzisiaj nad PiS-em w pewnym sensie pojawia się klątwa Platformy z 2015 roku, tylko to nie jest chyba kwestia powielania błędów, tylko jest kwestia po prostu pewnej logiki politycznej. Zużycia władzy. PiS jest po 8 latach, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tam no wbrew pozorom, choć Jarosław Kaczyński wymieniał różnych polityków, prawda, ale nie nastąpiła jakaś taka istotna zmiana polityczna, to znaczy nie pojawiło się jakieś nowe pokolenie polityczne, które miałoby podmiotowość autonomiczną. No, fakt, że na samym końcu, prawda, po 8 latach rządów znowu Jarosław Kaczyński musi wracać do rządu, pokazuje, że właściwie nie ma tam takich przekonujących polityków. Poza tym naturalnym jest w polityce, że wyborcy chcą jakiejś zmiany, prawda, chcą czegoś nowego. No, Jarosław Kaczyński jest w centrum sceny politycznej od 18 lat, prawda? To jest naprawdę bardzo dużo czasu. To jest całe pokolenie. Panie profesorze, ja oczywiście nie chcę pana namawiać na jakieś analizy psychologiczno-terapeutyczno-lekarskie, ale nie możemy udawać, że Jarosław Kaczyński widocznie nie jest w dobrej formie fizycznej. On wczoraj nawet, znaczy mam wrażenie, że stojąc usypiał praktycznie, że jest no, bez energii. I teraz pytanie moje dotyczy tego, czy on ma pana zdaniem jeszcze na tyle siły i intelektualnej, ale fizycznej także, która jest niezbędna do tego, żeby PiS do zwycięstwa poprowadzić. Bo wiemy już, że trzeba było także przetransformować trochę pierwotny plan, bo Kaczyński miał jeździć po Polsce. Okazało się, że nie będzie, bo po prostu nie da rady tego zrobić. No i teraz pytanie, jak też będzie wyglądała jego praca w rządzie? Rzeczywiście nie dam się namówić na takie i w ogóle nie próbuję spekulacje tego robić. Dotyczące ale jakby... Też nie ma co udawać, że tego jasne. Nie widzimy, natomiast, panie profesorze. Oczywiście to jest tak, że no wszyscy widzą, prawda, że politycy się starzeją i wszyscy chcieliby pewnie gdzieś w polityce jakiejś młodości, jakiejś świeżości, ale z drugiej strony zwrócę uwagę na Stany Zjednoczone, prawda, gdzie tak naprawdę od, można powiedzieć, no, za chwilę 10 lat amerykańską polityką rządzi no, dwóch już takim podział leciwych tak, panów. Leciwych panów. Kiedy myślimy o Donaldzie Trumpie, prawda, i o Joe Biden, to nie są, prawda, młodzi politycy, prawda, a jednak emocje rozpalają, prawda, jednak emocje budzą, więc wiek nie jest tu chyba sprawą, bym powiedział, kluczową. Ja myślę, że tu jakby istotny jest ten staż polityczny, to znaczy naprawdę wyborcy chcą jakiejś nowej oferty, także oferty, bym powiedział, personalnej. I to jest też paradoksalnie, moim zdaniem, pewna no, relatywna słabość, czy taki próg, czy taki sufit Platformy Obywatelskiej. To znaczy Donald Tusk oczywiście dzisiaj jest na fali, dzisiaj pokazuje energię, prawda? Jest dzisiaj no, bardzo, jak można powiedzieć, charyzmatyczny, bardzo energetyczny, ma wiatr w żaglach, ale ma moim zdaniem też pewien sufit nad głową, który także wynika z tego, że jest w polskiej polityce już od 18 lat i w tej chwili, jak patrzymy na preferencje wyborców, to są dwie takie osie podziałów. Jedna oś podziałów to są właśnie ci, którzy są, prawda, oczywiście za PiS-em, drudzy, można powiedzieć, za opozycją, ale jest też druga oś podziałów, która dzieli między wyborców tak w proporcjach 2/3 do 1/3. Znaczy 2/3 ciągle odnajduje się w tym pojedynku PiS-PO, a 1/3 mówi, my mamy już tego dość, my chcemy, że tak powiem, jakiejś nowej zmiany, prawda? I to są wyborcy, którzy głosują na Konfederację, to są wyborcy, którzy na trzecią drogę są gotowi głosować. No tylko w trzeciej drodze część... trudno szukać nowych twarzy, z wyjątkiem Szymona Hołowni, no bo nawet Polska 2050 składa się z byłych polityków, którzy Ale proszę zobaczyć, ilu na przykład nowych
relatywnie młodych polityków. Mamy dzisiaj wkoło na przykład Władysława Kosiniaka-Kamysza, prawda? Myślę o tych politykach z PSL-u. No ale kogo na przykład? No jest tam kilku takich młodych... No jest Miłosz Motyka, który jest rzecznikiem, ale tak naprawdę ja nie widzę, szczerze mówiąc, jakoś dużo nowych, młodych twarzy wokół Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zresztą był wicepremierem w rządzie Tucka, prawda? No tak, ale jest... tak, ale jak na polskie realia jest politykiem, który nie skończył jeszcze, o ile pamiętam, 50 lat, prawda? Jest politykiem młodym, dynamicznym. Tak. Mniejsze o nazwiska. Znaczy, ja mam takie poczucie, że ta oś właśnie między tymi, którzy są jakoś no, ciągle emocjami zaangażowani w ten spór między Platformą i PiS-em i tymi, którzy mówią, my jednak chcemy czegoś nowego, to jest jakby w tej chwili oś kluczowa. I druga jeszcze sprawa. My, myśląc o tym, kto będzie rządził jesienią, głównie się jakby, i pewnie słusznie, przyglądamy kampanii PiS-u i Platformy, ale ja uważam, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy wygra Platforma, czy PiS w sensie takim nominalnym, to o tym, kto będzie rządził jesienią, rozstrzygnie jakby ten drugi szereg partii, to znaczy rozstrzygnie o tym... Trzecia siła tak naprawdę parlamentarna. Dokładnie. Tak, wynik oczywiście. Konfederacji, wynik trzeciej drogi, wynik lewicy. Dlatego jeśli teraz będziemy mieli w sobotę najbliższą bardzo ważny taki dzień kampanijny, być może w ogóle decydujący o losach tej kampanii... Naprawdę tak pan sądzi, tak, że sobota może zdecydować? Zaraz powiem dlaczego, to szczególnie warto się przyglądać nie tylko temu, prawda, co będzie mówił Donald Tusk we Wrocławiu, choć to będzie oczywiście bardzo ważne, i nie tylko temu, co PiS zaprezentuje w Bogatyni, ale jak na przykład będzie wyglądała konferencja Konfederacji. Czy Konfederacja wyjdzie tylko poza taką formułę różnego rodzaju bałmotów, żartów, prawda, i pokaże jakiś program. No i wreszcie to pokaże trzecia droga, o ile pamiętam, w Grodzisku Mazowieckim. Mhm. Dlaczego ta sobota jest tak kluczowa? To wynika z kalendarza wyborczego. Otóż pan prezydent musi tak naprawdę ogłosić termin wyborów i uruchomić całą tą procedurę wyborczą, a więc rejestrowanie komitetów wyborczych, prawda, i potem zbieranie list, no w gruncie rzeczy na początku sierpnia. To jest, myślę, że to jest koniec lipca, początek sierpnia, to jest ten czas, ten moment, w którym pan prezydent powie start, tak? Mhm. I teraz to oznacza, że jeśli partie będą musiały podjąć jakieś ostateczne decyzje, w jakim składzie wyborczym idą do wyborów, prawda, i w jakim, że tak powiem, w jakiej formule wystartują w momencie, w którym powie pan prezydent start, to będą te decyzje podejmowały partie na podstawie ostatnich, można powiedzieć, sondaży, które będą gdzieś w drugiej połowie lipca, tak? W drugiej połowie lipca po 20 lipca. Mhm. Z kolei skądinąd wiemy, że nasze poglądy polityczne kształtują się z pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, opóźnieniem, przesunięciem czasowym w stosunku do różnych ważnych wydarzeń politycznych. Mówi się, że 2 tygodnie, mniej więcej, 3 tygodnie, właśnie. Więc jest... właśnie, moim zdaniem, ta sobota, jeśli zarezonuje jakoś politycznie, to będzie widać... No dobrze, panie profesorze, to teraz bardzo pan mnie zaciekawił. To jeszcze zapytam o trzecią drogę i zapytam o Lewicę, bo rzeczywiście ich wejście, ich przekroczenie progu wyborczego jest kluczowe w tej chwili dla tego, czy opozycja będzie rządzić, czy nie. Jakiej reakcji pan się spodziewa, albo właściwie inaczej, jaka reakcja z ich strony powinna być w tym momencie, żeby wycisnąć tę sobotę i ten okres, o którym pan mówi, jak cytrynę, żeby nadrobić te spadki sondażowe, które spotkały zarówno Lewicę, jak i trzecią drogę? To znaczy tak, jeśli chodzi o po kolei, bo tu warto się każdej partii przyjrzeć, ja bym powiedział oddzielnie, tak. Jeśli chodzi o Konfederację, to myślę, że oni mają w tej chwili bardzo duże poparcie, ale to jest poparcie, ja bym powiedział, niestałe, niepewne, dlatego że w tej chwili gotowych jest głosować na nich wielu wyborców, którzy są po prostu sfrustrowani tak naprawdę licytacją między Platformą a PiS-em. No i teraz Konfederacja musi tym wyborcom zaproponować coś bardziej poważnego niż tylko konwencja, prawda, tam, nie wiem, piwa z tym czy z innym politykiem, czy jakiegoś... No zresztą jego ostatnie starcie z Ryszardem Petru po raz kolejny pokazało, że on sobie merytorycznie nie radzi, niestety. Więc moim zdaniem Konfederacja musi położyć na stole jakiś konkretny program i też pokazać jakiś staw polityczny, jakąś ekipę polityczną, która będzie gotowa, że tak powiem, bronić tej takiej powagi ekonomicznej, powagi gospodarczej państwa, bo to jest chyba w tej chwili tak naprawdę główna oferta Konfederacji. Z kolei
trzecia droga, myślę, jeśli chce jakby odzyskać trochę ten wiatr w żagle, który mieli przed marszem 4 czerwca, to powinni przedstawić wyborcom, ale też powinni przedstawić w gruncie rzeczy Platformie Obywatelskiej pewną listę spraw, pewną taką listę programową, której będą się absolutnie domagali. Listę programową, która 4-5 bym powiedział postulatów, która będzie trochę różna od programu Platformy. Ale tak, żeby przedstawić publicznie, rozumiem, tak? Oczywiście, tak. Tak, żeby pokazać, że będą wartością dodaną, że nie będą tylko Platformą BIS, ale wniosą tam coś nowego, że tam oni gotowi są rzeczywiście tę nową jakość polskiej polityki podkreślać. I podobnie jak w przypadku Konfederacji, wydaje mi się, że też pokazanie jakiejś właśnie tego stafu, tej ekipy, prawda, tych przygotowanych do rządzenia polityków. To jest też chyba pewna słabość Platformy w gruncie rzeczy do końca, że właśnie Donald Tusk w tej chwili grał głównie na emocjach, natomiast nie pokazuje ani programu, co można zrozumieć, ani też nie pokazuje tej ekipy, która miałaby wziąć na siebie ciężar rządu. To jest moim zdaniem coraz większy deficyt też w działaniach Platformy. Dobrze, to teraz panie profesorze, jeszcze jedna rzecz dotycząca, wrócimy troszkę do początku naszej rozmowy wicepremierów, bo mam wrażenie, że nie dokończyliśmy tego wątku. To nie jest przypadkiem tak, że po prostu musiał Jarosław Kaczyński zagonić dzieci do kąta, mówiąc krótko, dymisjonując wiceministrów z tego stanowiska, zagonił ich, jak to wczoraj gdzieś to przeczytałam, z mostku kapitańskiego do wioseł. To znaczy, żeby pokazać, że kapitan jest jeden, a te wszystkie wpływy, koterie, grupki, podgrupki, które się w PiSie i w rządzie tworzą, powinny się uspokoić i walczyć o zwycięstwo po prostu całego ugrupowania czy całego obozu. To nie czytać tego w ten sposób, pana zdaniem? Znaczy, jeśli nawet była taka intencja, to jest wyłącznie, bym powiedział, taka sfera pewnej symboliki politycznej. To już nie ma większego znaczenia takiego politycznego w tym sensie, że jak mają coś robić, to i tak będą robić, czy będą z premierami, czy nie. Rozumiem. Po drugie, rząd tak naprawdę, już mówiąc krótko, wiele się nie narządzi, prawda? Dlatego, że też niewiele posiedzeń Sejmu zostało przed nami. Wiadomo, że Senat też nie sprzyja rządowi, więc gdyby nawet w tej chwili rząd chciał jakieś podejmować istotne decyzje, to i tak one nie przejdą tej drogi, że tak powiem, ustawodawczej. Ja myślę, że być może dlatego, tak powiem, panowie wicepremierzy zostali pozbawieni swoich teg wicepremierowskich i tych, można powiedzieć, swojego splendoru politycznego, no po to, żeby jaśniej błyszczał, prawda, splendor polityczny jednego wicepremiera, bo wiadomo, prawda, że wicepremier, który tak naprawdę jest trochę nad premierem, jest tylko jeden. Myślę, że dochodziło o taki, ja bym powiedział, bardziej czytelny sygnał, raczej dla wyborców, a niekoniecznie jakieś wewnętrzne rozdania. Tak. Panie profesorze, nie wiem, czy pan czytał wczorajszy wpis Romana Giertycha. Na ile to jest political fiction, na ile jakieś jego luźne przemyślenia, ale on jest na tyle ciekawy, że chciałabym, żebyśmy się chwilkę pochylili nad tym, co Giertych napisał. On ostrzega przed tymi zmianami, które zostały wczoraj wprowadzone. Mówi, że nie bagatelizowałby tego, że właśnie zdymisjonowano wiceministrów, że Jarosław Kaczyński sam siebie jako głównego i jedynego właściwie wodza po raz kolejny wyznaczył. I mówi, że jego zdaniem Jarosław Kaczyński szykuje zamach stanu, to znaczy, że objęcie teki wicepremiera oznacza, że nie ma on zamiaru oddawać władzy dobrowolnie. Tak dokładnie brzmi cytat i Giertych snuje swoje przemyślenia dalej, twierdząc, że Kaczyński będzie chciał zmienić konstytucję, ponieważ nie ma większości do tego potrzebnej, będzie to chciał robić zwykłymi ustawami, bo po to rozwalał Trybunał Konstytucyjny, że będzie chciał zmienić ustrój państwa i że będzie chciał uniemożliwić tymi ustawami znaczącej części opozycji udziału w wyborach. Potraktujcie poważnie, kończy Giertych, co pisze. Ostatecznie jestem jedynym żyjącym byłym wicepremierem rządu Jarosława Kaczyńskiego. Wiem, co on myśli. Co pan na to? No, po pierwsze, rozumiem. Luźny strumień świadomości, czy coś tam jednak jest na rzeczy? Po pierwsze, pan mecenas został, tak powiem, moim zdaniem źle potraktowany przez obóz władzy w różnych momentach i to doskonale rozumiemy. Po drugie,
Po drugie, myślę, że on w tej chwili też prowadzi jakąś swoją, myślę panu mecenasie, kampanię wyborczą, kampanię polityczną, walczy o miejsce w Senacie, prawda, stąd też no, dba o to, żeby jego opinie były takie wyraziste i takie właśnie, no, o to, żebyśmy o nich rozmawiali, żebyśmy to nazwisko wymieniali. Natomiast ja, mówiąc szczerze, no, myślę raczej ze spokojem o tym, czy Polsce grozi jakiś, nie wiem, zamach stanu, czy coś takiego. Absolutnie wydaje mi się to niemożliwe, nierealne. Nie tylko dlatego, że jednak no, ciągle wierzę w to, że wszyscy politycy, prawda, na końcu jednak będą przestrzegali werdyktu społeczeństwa, werdyktu narodu i to jest dla mnie zupełnie pytanie, oczywiste. Pytanie, co się wydarzy, jeżeli ta różnica będzie minimalna? Wie pan, tutaj no, się snują być może, tak, teorie, być może, prawda? Być może czekają nas długie tygodnie i miesiące i to jest niestety bardzo możliwe, prawda? Nawet jeśli będą różnice dość wyraźne, dość jednoznaczne, ale no nie będzie tej większości wyborczej, będzie swego rodzaju pad, prawda? To być może by nas czekały długie tygodnie formowania się nowej większości, która być może się nie uformuje i być może trzeba będzie rozpisać nowe wybory. Tego bym wcale nie wykluczał. Natomiast nie obawiam się żadnych działań takich, bym powiedział, siłowych poza konstytucyjnych. Natomiast czego bym się obawiał i też czasem myślę, że politycy tego nie rozumieją, czy też jakby tego nie dostrzegają, tego niebezpieczeństwa. To jest tak niebezpieczeństwo, a to już widzieliśmy i w Stanach Zjednoczonych, i w Brazylii, że właśnie jeśli zamienimy wybory w plebiscyt, w igrzyska, w taką walkę o wszystko, prawda, to potem część wyborców nie będzie w stanie pogodzić się z wynikiem wyborczym. Tak? Część wyborców uzna, no, że te wybory były niesprawiedliwe, sfałszowane, prawda, że tamci drudzy... Czyli taka prosta wersja ataku na Kapitol trochę. Oczywiście upraszczam, natomiast... Upraszczając, łagodząc, w każdym razie czego potrzebujemy? Niezależnie od tego, czy głosujemy na PiS, czy na PO, czy na te partie z trzeciej, bym powiedział, trzeciej drogi, trzeciej siły, na końcu jednak potrzebujemy władzy, która będzie miała w miarę pewny, stabilny mandat, żeby móc rządzić Polską, żeby bronić Polskę przed zagrożeniami ze wschodu, żeby Polskę zmieniać, rozwijać w Unii Europejskiej i tak dalej, tak? Obawiam się tego, że może być tak, że właśnie po wyborach część społeczeństwa, część wyborców, tych, których właśnie emocje zostały w tej chwili, tak powiem, rozbudzone, będzie odmawiała legitymizacji wybranej władzy. To byłoby naprawdę dla Polski fatalne, także dlatego, że przed nami po pierwsze dalej cykl wyborczy, prawda? Za chwilę będą wybory samorządowe, wybory europejskie, potem wybory prezydenckie. A po drugie, no naprawdę po tym takim, bym powiedział, rozchwianiu wyborczym politycy będą musieli się zabrać, tak powiem, do roboty, podwinąć rękawy i będą potrzebowali poparcia społecznego, więc tego bardziej się boję, mówiąc szczerze, a nie jakichś takich bardzo dramatycznych scen, o których tutaj słyszeliśmy. No, by Polak nie był mądry po szkodzie, jak to zwykle bywa. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Profesor Sławomir Sowiński, państwa gościem. I tą rozmową, tym spotkaniem kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu. Jeden czy dwa kamera, do której ja mam mówić, bo nie wiem. Do jeden, dobrze, to mówię tutaj do państwa, dziękując za dziś i zapraszając na jutro. Jutro piątek, więc jak co tydzień wyborcze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Ekspres Biedrzyckiej, wybory 2023. Jutro starcie polityków po takim tygodniu, więc proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo. Startujemy o 9:07. Zapraszam Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, kłaniam się i cała ekipa również. Dobrego, spokojnego dnia. Do jutra.